30 nutrii znajdzie schronienie w zagrodzie Trzy Siostry w Rybniku. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyraziła na to zgodę i społecznikom udało się już odłowić 9 sztuk tych zwierząt. To jednak nie zamyka sprawy, bo wciąż obowiązuje umowa z prywatną firmą na odstrzał lub uśpienie około 200 nutrii w całym województwie śląskim. Paweł Jędrusik. Prace w zagrodzie Trzy Siostry trwają i to tu znajdzie schronienie 30 nutrii wyłapanych z terenu Rybnika. Miejsce będzie dostępne dla mieszkańców, a nutrie będzie można oglądać na wybiegu. Będzie to woliera, bo musi być to woliera, czyli forma dużego wybiegu. Nutrie nie będą na betonie, bo dopuszczalna jest taka forma, ale chcielibyśmy, żeby miały jak najlepszy kontakt z naturą, więc będzie ziemia, pod którą będzie siatka. Obecnie trwa odławianie nutrii z terenu miasta. Na razie udało się złapać 9 sztuk, ale poszukiwania trwają codziennie. Przebywają na kwarantannie, potrzebują dużo spokoju, ale pomimo tego stresu, który wiązał się też właśnie z tym odławianiem i gdzieś tam tych działań już wcześniej podjętych, mają apetyt i to spory. To, że kilkadziesiąt nutrii znajdzie schronienie, nie oznacza rozwiązania problemu z inwazyjnością tego gatunku w mieście. Można przypuszczać, że w kolejnych latach w Rybniku pojawi się więcej tych zwierząt. Myślę, że to jest kwestia tylko czasu, gdy napłyną kolejne z różnych siedlisk, które po prostu są w Polsce. Te zwierzę się przemieszcza. No i będziemy na pewno musieli od czasu do czasu tego typu akcje wyławiania przeprowadzać. To jest nieuniknione, dlatego znowu wracam do mojej wcześniejszej wypowiedzi o pewne systemowe działania w tym temacie. Nutria nam cudownie nie zniknie z krajobrazu Polski. Co więcej, przecież mamy informację, że u naszego zachodniego sąsiada też w bardzo dużej ilości występuje. W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska są jeszcze dwa wnioski z terenu Rybnika o utworzenie azylu. Czekają na rozpatrzenie. Gdyby otrzymały zgodę, to schronienie w mieście może znaleźć nawet około 100 nutrii. Czeka też wybrana przez RDOŚ firma, która ma odłowić i uśmiercić około 200 nutrii w całym województwie.